w serce z najlepszego nerfa ever. W dzisiejszym bonusowym odcinku zrecenzujemy nerfa Jolt, jednego z najlepszych nerfów, jaki powstał, a tym samym najmniejszego nerfa, jaki powstał. Najmniejszego, bo mierzy on jedynie 8 cm długości. W zestawie z Joltem znajdziemy samego Jolta, a także dwie strzałki. A teraz czas na próbę ogniową. W próbie ogniowej wykorzystamy 4 świszczące strzałki. Przewracanie testów wyniki są następujące. Najbliżej wystrzelona strzałka poleciała aż na 11,1 metra. Jest to najlepszy wynik, jaki do tej pory uzyskaliśmy. Najdalej wystrzelona strzałka jest to 13,67, czyli jak na tak mało, bardzo mały tego nerfa, jest to niesamowity wynik. Odległość pomiędzy strzałką i wyrzutem najbardziej na lewo i na prawo to jedynie 0,62 cm. Jest to najlepszy wynik, jaki do tej pory uzyskaliśmy z naszymi nerfami. Tym samym jest to na razie najlepszy, najbardziej cenny nerf, jaki do tej pory recenzowaliśmy. A teraz specjalny bonus. Przeprowadzimy test zatytułowany Mały może więcej, gdzie porównamy celność oraz zasięg Jolta, a także Recona. Pierwsze 3 strzałki wystrzelę z przedłużeniem lufy, a następne 3 wystrzelę bez niego. A teraz bez przedłużenia lufy. Wyniki testu są następujące. Najbliżej wystrzelona strzałka. Jolt 11,1 metra. Recon z przedłużeniem lufy 6,8 metra. Bez przedłużenia lufy 8,34 metra. Wygrywa Jolt. Najdalej wystrzelona strzałka to Jolt 13,67 metra. Recon z przedłużeniem lufy 10,5 metra. Recon bez przedłużenia lufy 13,6 metra. Wygrywa Jolt. Rozrzut, czyli odległość pomiędzy wystrzeloną strzałką z lewej do prawej. Jolt to 0,62 metra. Recon z przedłużeniem lufy 1,73 metra i bez przedłużenia lufy aż 2 metry. Wygrywa Jolt. Jolt wygrywa wszystkie z tych kategorii. Według mnie opłaca się tego nerfa kupić z następujących przyczyn. Po pierwsze, ma on bardzo daleki zasięg strzału. Po drugie, jest on dosyć celny, a raczej najcenniejszy ze wszystkich nerfów, które do tej pory recenzowaliśmy. Jest on również mały i tani, więc dobry dla początkujących graczy. Ten nerf jest tak mały, że zmieści się wszędzie, dosłownie wszędzie. Jeśli chcecie zobaczyć jakąś recenzję jakiegoś nerfa na naszym kanale, piszcie jakiego w komentarzach.